Cześć! Dzisiaj zobaczycie test naszej pasty do szyb. Mamy pastę, mamy maszynę bulerską, trochę mamy bałaganu. Takim papierem rysowaliśmy tą szybę, to jest 400, żeby powstało dużo uszkodzeń szkła. Co dalej? Nakładamy troszkę pasty. Spryskam delikatnie wodą. Im więcej damy wody, tym bardziej będzie nam chlapać, natomiast ta woda też ułatwia fajniejsze rozkładanie się pasty. Słuchajcie, mamy przygotowaną 50, szybciutko pokażę Wam, jaki efekt uzyskamy na takich hologramach. Im głębsze rysy, tym bardziej niebezpiecznie, możemy coś uszkodzić, może nam trzeba pęknąć od przegrzania, możemy masę fuck-upów zrobić, więc pamiętajcie, my to pokazujemy, ja to pokazuję, nie będąc fachowcem, jak mi pęknie ta szyba, nic mi się nie stanie, jak sobie zniszczę ją, nic się nie dzieje. Na własnym prywatnym aucie zastanowiłbym się dwa razy przed zaryzykowaniem. To naprawdę wymaga wiedzy. Chociażby takiej większej od mojej. Jak nam podbiło taśmę. Zobaczmy. Mamy około 60-70 stopni, czyli się nam nagrzewa. Szybka. Teraz pasowałoby zbliżyć lekko pad i tutaj już jest pierwsze zagrożenie. Przy 70 stopniach jeszcze ok, ale gdybyśmy prysnęli tu wodą, a szyba byłaby punktowo nagrzana w małym miejscu, może nam pęknąć. Jeżeli będziemy to robić po całości, rozchodząc, polerując większy obszar, wtedy jest mniejsza szansa na jakieś uszkodzenia typu pęknięcie. Okay, zbliżyłem, żeby ta pasta lepiej pracowała. Jest cieplutka. Zobaczmy. O, dalej. 79. Nie jest źle. Szyba jest ciepła. Zobaczmy, co nam wyszło. Zobaczmy, co nam wyszło. Trwało to, nie wiem, raptem minutę, dwie. Na tym kawałeczku. Rysy po papierze 400. No zobaczymy, czy zejdą. Słuchajcie, napiskam sobie na fibrę. I tutaj jest pierwszy fuck up, który możemy zrobić, czyli zobaczcie, jak się dymi. W momencie, kiedy będziecie pryskać zimną wodą, ona może Wam no niestety pęknąć. Dlatego, tak jak mówię, rozkładajmy tą temperaturę równo na szybę lub w jakichś elementach i no też chyba nie trzeba od razu pryskać wodą. Bartku, pokaż na filmiku, czy będzie widać. Ja widzę 50. Ok, widzicie różnicę w hologramach. Pod spodem jest klej, bo to jest szyba, w której chłopaki ćwiczą przyciemnienie. Zresztą głównie przy linii, bo tylko ten klej robi zamieszanie. O, a tutaj widać wyraźnie, słuchajcie. To po tej krótkiej chwili
widać, ile usunęliśmy tego dziadostwa. Gdybyśmy sobie popracowali, powiedzmy, godzinę nad tą szybą, moglibyśmy uzyskać naprawdę fajną szybę. Tak to wygląda. Nie jest to proste. Jesteście w stanie zrobić to sami. Zawsze jest ryzyko, że coś spieprzycie. Dlatego my pastę zadedykowaliśmy profesjonalistom. A jeżeli jesteście odważni, chcecie się pobawić, jak najbardziej. Magii też jakiejś wielkiej nie ma. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Rafał. Cześć.